Dobry wieczór, Szymon Janicki, Szkoła Jazdy TV. Witam bardzo serdecznie. Środa, 20:30, a więc słuchajcie, po raz 50. porozmawiajmy o branży. Kiedy rozpoczynaliśmy rok temu, marzyliśmy o tym tak naprawdę, aby stać się platformą wymiany myśli, doświadczeń, komentarzy, zadawania pytań, przede wszystkim odpowiedzi na nie dla całej branży OSK, dla właścicieli ośrodków szkolenia kierowców, dla przedstawicieli WORD-ów, dla instruktorów, dla kursantów, kandydatów na kierowców, no bo przecież bez was, drodzy kursanci, nasza branża nie istnieje i udało nam się to fantastycznie. Zapraszamy was do bardzo aktywnego udziału w naszym programie. Mamy mnóstwo tematów, wielu wspaniałych gości. Będziemy dzisiaj rozmawiać o najważniejszych kwestiach, to znaczy o najczęściej popełnianych błędach podczas egzaminu na prawo jazdy. Będziemy rozmawiali także o tym, jak skutecznie przekazywać informację zwrotną na rozmaitych poziomach wobec kursantów, wobec instruktorów, ośrodków szkolenia kierowców. Będziemy mieli dla was promocję mikołajkową. Podsumujemy warsztaty instruktorskie, także no cóż, koniecznie zostańcie z nami, bo już w tej chwili zaczynamy. A jak co tydzień rozpoczynamy od krótkiej wizyty w studio Faktów OSK. Tam jest już Krzysztof Ledzion. Krzysztofie, dobry wieczór. O czym dzisiaj w programie? Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Szymonie. Dziś w programie między innymi o tym, co miało być, a czego nie będzie, czyli 50+. Powiemy także, od kiedy będziemy mogli jeździć bez prawka, a także lista błędnych przebojów. Na próbie 150 tysięcy egzaminów sprawdziliśmy, jakie błędy popełniamy na egzaminie najczęściej. O tym za chwilę, zapraszam. Lista błędnych albo zagubionych przebojów. Oczywiście w kontekście branży OSK, już za chwilę będziemy o tym mówić. Rozpoczynamy, no właśnie, od wielu odcinków rozpoczynamy nasz program cyklem Dzban Drogowy. Dzisiaj nie nazywamy tej informacji w ten sposób. Za chwilę o tym będziemy rozmawiać. Posłuchajcie i obejrzyjcie proszę koniecznie. Kierowca osobowego samochodu prawdopodobnie pomylił się podczas zjazdu z autostrady i pod prąd wjechał na trasę S52 na wysokości węzła Balice w województwie małopolskim. Ciężarówki jechały z naprzeciwka i mrugały mu światłami, relacjonował jeden ze świadków zdarzenia. Nagranie trafiło na portal Kontakt24 telewizji TVN. Na nagraniu widać, jak samochód osobowy jedzie pod prąd na przeciwnym pasie. Zaalarmowani przez kierowców policjanci dotarli na miejsce, jednak znaleźli wyłącznie pozostawiony przy drodze samochód. W międzyczasie dostali kolejne zgłoszenie, tym razem o mężczyźnie, który pieszo idzie drogą w kierunku Krakowa. Policjanci odnaleźli 80-letniego mieszkańca powiatu krakowskiego i skontaktowali się z jego rodziną. Jak się okazało, zabrał samochód pod nieobecność domowników. Jest on osobą schorowaną, więc nie został ukarany mandatem. Poinformował Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. I tak jak powiedziałem, nie nazywamy tego materiału dzbanem drogowym. Bardziej chcemy pochylić się z troską tak naprawdę nad kwestią kierowców w bardzo podeszłym wieku. Rafał Matuszak, dobry Cześć. Wieczór, witam cię serdecznie. No to jest chyba taki przyczynek do tego, żeby zacząć rozmawiać o tym, czy do końca naszych dni powinniśmy jeździć, powinniśmy być kierowcami. No wydaje mi się, że to trzeba byłoby chyba trochę bardziej uświadamiać, że to nie do końca człowiek życia jest w tym samym świadomości, stanie psychomotorycznym, żeby być bezpiecznym na drodze. Czasami trudno sobie samemu powiedzieć dość, tak, prawda? Mm-hmm. Bo najtrudniej ocenić się samemu. Ja pamiętam 2 lata temu w szkole jazdy napisałem artykuł o tym, w jaki sposób wygląda podejście do kierowców seniorów w poszczególnych krajach. No i różnie to wygląda. To znaczy mamy w Europie kraje, chyba większość tak naprawdę, w których obowiązują badania medyczne w określonych cyklach po osiągnięciu określonego wieku. Dania, Wielka Brytania, Finlandia, Włochy, tam właściwie od samego początku, co 10 lat do 50 roku życia, potem co 3 lata, rozmaicie to wygląda. Co o tym sądzisz? Wiesz co, no to jest jeden ze sposobów na to, żeby w jakiś tam sposób uświadamiać o tym, no bo pójście do tego lekarza w tym okresie też daje pewną wiedzę, może jakąś kontrolkę zapali, że już nie jest ze mną tak fajnie. Absolutnie nie jestem zwolennikiem zakazywania ludziom jeździć, może z pewnymi ograniczeniami, może z jakąś plakietką, może samochodem no, jakimś mniejszym, nie rozwijającym tej prędkości, no bo przemieszczanie się jest naszą naturalną potrzebą. Natomiast na pewno jest tak, że w przypadku tego
tego materiału no, z trwogą patrzymy na sytuację, kiedy ktoś tak, bardzo podoba mi się to, zagraża sobie innym swoje życie. Nie? Bardzo podobało mi się to, co powiedziałeś o tym uświadamianiu, a jednocześnie tak, trosce o aktywizację seniorów. To japońskie badania z kolei dowodzą tego, że kierowcy w podeszłym wieku co do zasady jeżdżą tam bardzo bezpiecznie, natomiast trzeba ich uświadamiać na temat tego, w jaki sposób powinni monitorować swój stan. Ja w tym roku zdrowia. Miałem badania wzroku i byłem przekonany, że świetnie widzę. Okay. Dopiero na badaniach uświadomiono, że badania to zweryfikowały. -1. Bardzo się cieszymy, że jesteście tak licznie z nami. Wiem, że ogląda nas już ponad 70 osób. Katarzyna Alejnikow, dobrze, że nic się nie stało. To najlepszy komentarz do tej informacji. Rozpoczynamy program. Zaczynamy od łączenia ze studiem Faktów OSK. Krzysztof Ledzion. Od soboty będziemy mogli zapomnieć o swoim prawie jazdy. Zamiast wożenia dokumentu możemy zainstalować w smartfonie aplikację mObywatel. Jest to jedynie jednak propozycja, a nie obowiązek. W sobotę zaczną obowiązywać przepisy pakietu deregulacyjnego, co w praktyce oznacza, że na policjantach spoczywać będzie obowiązek weryfikacji naszych uprawnień do prowadzenia pojazdów. Będzie można więc jeździć nie tylko bez dowodu rejestracyjnego przy sobie, ale również bez prawa jazdy. A podczas kontroli drogowej policjanci sami sprawdzą nasze dane w centralnej ewidencji kierowców. My sami możemy zainstalować aplikację mObywatel i korzystać z usługi mPrawo jazdy i punkty karne. Oczywiście, jeżeli lubimy być na bieżąco. To miało być narzędzie do ścigania ścigających się na drogach. Przekroczenie o 50 km na godzinę dopuszczalnej prędkości poza obszarem zabudowanym miało się kończyć zatrzymaniem prawa jazdy. Miało. Ale tak się jednak nie stanie. Przyjęta 24 listopada nowelizacja prawa drogowego nie przewiduje już takich sankcji. Minister infrastruktury tłumaczył w naszym programie, że przepis wykreślono, bo chciał tego Związek Powiatów Polski. Samorządy zwracają uwagę na potencjalnie bardzo dużą skalę zatrzymań prawa jazdy właśnie za przekroczenie prędkości więcej niż 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym. Tutaj szczególnie aktywne są powiaty, które wskazują na to, że no, ich wydziały komunikacji mogłyby się po prostu z tego tytułu zatkać. Związek z kolei wyjaśnia, że samorządy nie mają pieniędzy na egzekwowanie nowego prawa. Przepis 50+ krytykował również minister sprawiedliwości. W jego ocenie sankcją polegającą na odbieraniu praw jazdy należałoby objąć tylko najbardziej drastyczne przekroczenia i przyjąć ją w każdym przypadku ponad dwukrotnego przekroczenia prędkości dopuszczalnej. A zgodnie z tą ideą moglibyśmy jeździć 240 km na godzinę na drogach ekspresowych bez ryzyka utraty prawa jazdy. To nie są przypadki. Błędy popełniane przez kursantów podczas egzaminów praktycznych są powtarzalne. Sprawdziliśmy wyniki 150 tysięcy egzaminów praktycznych przeprowadzonych w 15 WORD-ach i stworzyliśmy listę 10 najczęstszych błędów kończących egzamin. Na szczycie listy znalazło się najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki. To sytuacja, która kończy co 10 egzamin praktyczny. Na drugim miejscu jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu. W ten sposób swój egzamin kończy co 14 kursant. Na drugim końcu listy jest niestosowanie się do sygnału S2. To jeden z najrzadziej popełnianych błędów. Do tego tematu wrócimy w naszym programie już za kilkanaście minut. Na tę informację czekało wiele osób. Ośrodki szkolenia znalazły się na liście firm objętych tarczą 6.0. Jak ustaliła Rzeczpospolita, w najnowszym pakiecie pomocowym znalazły się firmy z 20 różnych branż. Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się na ustawowej liście, mogą liczyć na zwolnienie ze składek ZUS za listopad, a także po 2000 zł dopłaty do wynagrodzeń pracowników przez 3 miesiące. Dodatkowo otrzymać mogą 5000 zł dofinansowania kosztów prowadzonej działalności. Jest też 2000 zł postojowego dla samozatrudnionych. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie utrzymanie liczby zatrudnienia w firmie przez okres objęty dofinansowaniem. Głosowanie w sprawie przyjęcia ustawy zaplanowane jest na czwartek. W dzisiejszych faktach to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do studia Szymona. Krzysztof Ledzion, bardzo serdecznie dziękuję Ci, Krzysztofie. Jesteśmy z Rafałem Matuszakiem. W drodze jest z nami
Piotr Rudzki, OSK Elmol Warszawa. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Arkadiusz Białobrocki, instruktor autotest nauka jazdy Szczecin. Dobry wieczór, witaj. No i rozpoczynamy. Rozpoczynamy blok komentarzy. Rafale, jeśli centralna ewidencja kierowców działa tak jak M-Obywatel, to ja przewiduję trochę problemów. Czy próbowałeś bawić się tą apką? Wiesz co, próbowałem się bawić i trochę mam wrażenie, że za bardzo... Nie, trochę mam wrażenie... Znaczy, tak, generalnie tak. Mam wrażenie trochę, że uwierzyliśmy w populizm rządu, że to działa wszystko. Mhm. Zobaczymy za miesiąc, znaczy bo bardzo chyba, chcemy, żeby to działało. Tak jest, natomiast wyszło nam tutaj myślenie życzeniowe. Ja trochę jestem, wiesz, od tych takich systemów oblatany, także wydaje mi się, że to nie jest sprawdzone. I więcej jest w tym, że tak powiem, chęci, żeby to działało, niż to działa. Piotrze, jesteś zwolennikiem tego typu rozwiązań, to znaczy jeżdżenia, no właśnie, bez dokumentów w wersji papierowej przy sobie, wszystko w centralnej ewidencji kierowców? Znaczy na pewno to ułatwia jakby w naszym przypadku, natomiast no są problemy, czy mogą być problemy, na razie jeszcze tego nie mieliśmy, ale przy jakiejś kolizji, no to wtedy mogą być jakieś tego typu problemy. Zobaczymy, no ja i tak mam te dokumenty skserowane gdzieś tam, zarówno dowód rejestracyjny, czy ubezpieczenia, no nie wiem jak tutaj z prawem jazdy będzie później, natomiast no nas to interesuje, tak? Nie to ułatwia jakby zadanie, bo w momencie, kiedy jakby jest dwóch instruktorów na jednym samochodzie, tak, czasem trzeba tą logistykę jakoś ugrać, nie to ułatwia, tak, jeżeli chodzi o mój ośrodek. Zdecydowanie. Przekroczenie o 50 km dopuszczalnej prędkości poza obszarem zabudowanym miało się kończyć zatrzymaniem prawa jazdy. Wiemy już, że nic z tego, Arku, skomentuj to proszę. Troszeczkę jestem tym faktem też zaskoczony, bo no było to jedno z jakichś narzędzi, które pozwalało tych kierowców troszeczkę ostudzić. Przecież te zabieranie blankietu prawa jazdy, tak, czyli jako decyzja administracyjna, przez jakiś czas działało. Mogę powiedzieć z drugiej strony, wszystkie osoby, które ja znam, a kilka takich osób jednak się pojawiło, mimo tego, że znaczy, tracąc te uprawnienia na okres tych 3 miesięcy, wtedy przynajmniej, nie znam nikogo, kto by sobie z tą sytuacją jakąś prawnie poradził, tak? Czyli faktycznie 3 miesiące musiał odłożyć kluczyki, czy tam zaprzestać jeżdżenia. No i to była, powiem jeszcze więcej, z tych ludzi, których znam, faktycznie dużo to dało. Bo no właśnie, bo tutaj... Zaczęli jeździć dużo, dużo spokojniej, jakąś tak bardziej opanowanie, przemyślanie i pozwoliło im to też odczuć, podejrzewam, że jak cenne jest to nasze prawo jazdy. Ponieważ to jest bardzo cenne, co powiedziałeś moim zdaniem, gdyż weszła nam i uświadomiona nam została po prostu nieuchronność kary. Tutaj w końcu. To było bardzo proste, bardzo czytelne, prawda? Przekroczyłeś określoną wartość, tracisz prawo jazdy na określony czas, natychmiast i ta nieuchronność kary na pewno działała. Faktycznie, że Arek mówi, sporo znajomych znam. Którzy mieli przerwę. Czasami nie powiem kto, ale zaskoczony byłem. Bardzo się cieszymy, że jesteście tak bardzo licznie z nami. Między innymi Zenon Maśniak. Witają Asy z Krotoszyna. Witamy Asy również bardzo serdecznie. No, a minister sprawiedliwości mówi o przekroczeniu prędkości razy 2. Czyli to teraz chyba się nie pomylę, że będziemy mogli, właśnie nie będziemy mogli 280 pojechać. 240 na niektórych drogach, a na niektórych 280. No, piękni ludzie, piękny kraj. To oczywiście z ogromną dozą sarkazmu. Proszę napiszcie w komentarzach, bardzo nam zależy na waszych opiniach, jak podchodzicie do tej zmiany decyzji dotyczącej przekroczenia prędkości o ponad 50 km na godzinę. A my przechodzimy już do kolejnej wiadomości. OSK objęte tarczą 6.0. Zobaczymy. Na tymczasem przedsiębiorcy, którzy znaleźli się na ustawowej liście, mogą liczyć na zwolnienie ze składek ZUS za listopad, 2000 zł dopłaty do wynagrodzeń pracowników przez 3 miesiące, 5000 zł dofinansowania kosztów prowadzonej działalności, 2000 zł postojowego dla samozatrudnionych. Oczywiście, jeżeli to wszystko przejdzie. Piotr Rudzki, czy to jest to, na co liczysz? Jeżeli mam być szczery, to ja nie liczę na nic.
tylko na siebie generalnie. Okay. Ja na tą chwilę nie potrzebuję tej jakby pomocy, nazwijmy to, więc nie wiem, no być może ktoś będzie tego potrzebował. Ja na tą chwilę jakoś sobie radzę i jakby nie widzę potrzeby skorzystania z tego co jest zapowiedziane. Umiesz liczyć, licz na siebie. Włodzimierz Ziętarski jest z nami. Czołem instruktorzy, czołem kursanci. Wieńczysław Łabęcki napisał to w odniesieniu do cyfryzacji. Zastanawiam się, ile będzie prób podania numeru PESEL i innych danych osoby podobnej do kierowcy, postępowań administracyjnych oraz spraw sądowych z tym związanych. Wtedy dopiero wszystko się zapcha. Panie Wieńczysławie, już się zapchało ze względu na to, w jaki sposób procedowane są sprawy w sądach w okresie epidemii. Także na pewno ma pan rację, że to jeszcze bardziej przyczyni się do zapchania. A to tyle, jeśli chodzi o element, o blok komentarzy. Przechodzimy dzisiaj do tematów, które zaplanowaliśmy o wiele szybciej, bo są bardzo obszerne. No właśnie, zgodnie z zapowiedzią sprawdzamy, co się dzieje na egzaminach praktycznych na prawo jazdy kategorii B. Zebraliśmy już dane z kilkunastu wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Polsce i możemy się już pokusić o stworzenie listy 10 najczęściej popełnianych przez kursantów błędów na egzaminach praktycznych. Tworzenie naszej listy dopiero się rozpoczyna, bo na nasze zapytania odpowiedziało dotąd kilkanaście WORD-ów w Polsce. A zapytaliśmy o to, ile w danym ośrodku było przeprowadzonych egzaminów praktycznych i jakie błędy kończące egzamin powtarzały się najczęściej. Przeanalizowaliśmy blisko 150 tysięcy egzaminów praktycznych. Nie oznacza to, że to było 150 tysięcy egzaminów niezdanych. Jednak w tej liczbie sporą część stanowią te egzaminy, które zakończyły się porażką kursantów. Na podstawie zebranych danych stworzyliśmy listę popularnych błędów. No i właśnie, dane z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego wciąż do nas spływają. Dosłownie w ciągu ostatnich 2 godzin otrzymaliśmy kolejne dane z 3 wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Bardzo za to dziękujemy. To też oznacza, że będziemy proponować to jako przedstawianie, jako pewien cykl i no cykl długi stały projekt. Punkt, bo to interesuje nas to w skali Polski, tak, jasne, pewnie. Ale też wydaje mi się, że bardzo ciekawe to będzie z perspektywy danego ośrodka egzaminowania. Wydaje mi się, że te różnice mogą być, subtelności mogą być dla wielu osób znaczące. Bardzo fajnie, że możemy to odkrywać wspólnie razem z wami wszystkimi. Również bardzo się cieszymy i dziękujemy za otwartość WORD-ów. Witamy kolejnych gości. Są z nami pani Wioleta Mikucka, kierownik Wydziału Egzaminowania WORD Szczecin. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Piotr Tomaszewski, dyrektor WORD Słupsk. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Nadal są z nami Piotr Rudzki oraz Arkadiusz Białobrocki, Rafał Matuszak w studio. No to dobrze, to sprawdźmy, jak się rzeczy mają, czyli co najczęściej jest przyczyną niezdanego egzaminu na prawo jazdy. Słuchajcie, zaczynamy od końca, to znaczy mamy taki countdown do punktu pierwszego, 10 do 1 i bardzo was prosimy również, wszyscy nasi widzowie, zarówno instruktorzy, jak i kursanci, bo wasze uwagi też są dla nas bardzo cenne, jeśli chodzi o stopień trudności poszczególnych manewrów, prawda, do komentowania. Przy czym, żeby zrobić to w zorganizowany sposób, zawsze komentując, napiszcie proszę cyfrę 9, 8, 7, przyczyny, która komentujemy momencie, przyczyny po prostu. Tak, komentujemy przyczynę, którą omawiamy. Miejsce 10. Niezastosowanie się do znaków stop to niespełna 2%. Pani Wioleta Mikucka, pani kierownik, bardzo proszę o komentarz do tego punktu. Tak jak pan powiedział, no jest to jeden z niższych procentów. Błąd polega przede wszystkim na braku nawyku obserwacji znaków drogowych w trakcie jazdy w ruchu drogowym. Jest to jeden z najważniejszych znaków, który zobowiązuje kierującego do zachowania szczególnej ostrożności, do zatrzymania w określonym miejscu. No i jest przede wszystkim jeden z błędów, którego popełnienie automatycznie powoduje przerwanie egzaminu po popełnieniu właśnie tego błędu. Ja
przygotowując się do tego komentarza, Rafale, też pomyślałem o takiej obiegowej opinii, która może spowodować niezdanie egzaminu. Zatrzymaj się przed znakiem stop. Znaczy to tak wśród kierowców do tej pory oczywiście błędnie funkcjonuje, ale chyba tak jest. Pewnie tak. No. Gdzieś tam w głowie, jeszcze w stresie, upraszczamy tą całą procedurę i zatrzymujemy się nie w tym miejscu. Jasne. Pani Wioleto, a jak to powinno być? Proszę to naszym kursantom powiedzieć. W miejscu, gdzie nie wyznaczają tego znaki poziome, czyli linia ciągła, zatrzymujemy się przede wszystkim tam, przed drogą poprzeczną, gdzie mamy dobrą widoczność. W momencie, kiedy jest znak stop i znak poziomy, który wyznacza nam linią ciągłą, miejsce zatrzymania, też oczywiście jest to miejsce, gdzie jest dobra widoczność. 10, Katarzyna Rakowska, bardzo dziękujemy. Z braku obserwacji, ale również, zobaczcie, z nieświadomości kursantów, że zatrzymanie musi nastąpić do zera. Także to jest kolejna cenna uwaga. Zenon Maśniak, a podacie to tak, żebym mógł to przekazywać jako całość na moich wykładach? Tak, oczywiście przygotowujemy to w takiej postaci, żeby to było jak najlepiej przekazywalne dalej. To jest cykl, który no będzie stałym cyklem. I tak jak na wstępie, na razie pokazujemy w zasadzie te 10 błędów, które mają więcej niż 2% w ogólnej skali. Tak? Przypomnijmy, że lista błędów to jest 38. Pokazujemy od jak gdyby 39 zostaje. 39, a my pokazujemy 10 tych, które no w zasadzie mają więcej niż 2% udziału w całej skali. Popatrzcie proszę i tutaj zanim przejdziemy do dziewiątki, od razu reagując na to, co piszą internauci, panie Piotrze, Piotr Tomaszewski, dyrektor WORD Słupsk. Manewry są łatwe, ale stres robi swoje, to napisała pani Monika Oczkowska. Czy rzeczywiście stres jako, czy pan widzi stres jako czynnik decydujący, sprawczy, jeśli chodzi o porażkę kandydatów często na egzaminie na prawo jazdy? Z całą pewnością stres odgrywa niebagatelną rolę, ale trudno wyrokować, mówiąc, że jest podstawowym powodem niezaliczenia egzaminu. Ten stres szczególnie największy objawia się w pierwszych minutach trwania egzaminu. Najczęściej w ruchu drogowym, kiedy już osoba porusza się po jakimś czasie od rozpoczęcia egzaminu, obserwujemy spadek tego stresu. Bardzo często kierujący, zdający u nas egzamin, jak i wszędzie, myślę, że po jakimś czasie przypominają sobie jednak, jak to było na szkoleniu i starają się wykonywać zadania w sposób, w jaki byli przygotowani. Stres jak najbardziej tak. Ja tutaj zgodzę się z opinią jednego z internautów, że też dużą rolę odgrywa takie pewnego rodzaju rozkojarzenie bądź niedokładne wykonanie tego zadania, niedokładne zastosowanie się do tego znaku. My bardzo często słyszymy takie zdanie, że prawie się zatrzymałem, prawda? No w przypadku znaku stop nie można się prawie zatrzymać. Jest to bardzo zero-jedynkowe pojęcie. Albo pojazd jest unieruchomiony, koła przestają się toczyć, albo tylko kierujący zwolnił. Najczęściej z tego, co obserwujemy podczas egzaminu, to nie jest tak, że brawurowo kierujący wjeżdża na skrzyżowanie bez zatrzymania, tylko najczęściej zmniejsza prędkość, upewnia się nawet w czasie jazdy, używa pierwszego biegu i płynnie, bez zatrzymania, przejeżdża przez skrzyżowanie. To myślę, że jest najczęstszy powód przerwania egzaminu z tego powodu. Czyli prawie robi różnicę w tym przypadku. Prawie robi kategoryczną różnicę. Rzeczywiście, a propos stresu, bo za chwilę zadam to pytanie również Arkadiuszowi Białobrockiemu oraz Piotrowi Rudzkiemu. Natomiast przejdźmy do dziewiątki i też, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, zachęcamy was do komentowania i zadawania pytań. Miejsce numer 9 i tutaj panie Piotrze, Piotr Tomaszewski, proszę kontynuować. Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, mamy 2%. Dokładnie tak. Szanowni Państwo, myślę, że to bardzo poważne wykroczenie w ruchu drogowym jest znakomicie respektowane. Te niespełna 2% przerwanych egzaminów z tego powodu świadczy o
dobrym, bardzo często dobrym przygotowaniu osób, które podchodzą do egzaminu. Te 2% tłumaczyć można rozkojarzeniem, można tłumaczyć emocjami, można tłumaczyć stresem, można też tłumaczyć złą oceną prędkości, odległości, w jakiej znajdują się osoby egzaminowane od sygnalizatora. Też chciałbym powiedzieć, że osoby egzaminowane, które nie zastosują się do sygnałów świetlnych, najczęściej absolutnie nie mają co do tego zastrzeżeń. To też taka pozytywna zmiana, którą obserwujemy na przestrzeni przynajmniej kilku lat. Bardzo często zdarzało się, że osoby egzaminowane jakiś czas temu na ten temat polemizowały, mówiąc delikatnie. Teraz najczęściej, kiedy do tego wykroczenia dochodzi, osoby egzaminowane tłumaczą się, że nie zauważyły, bądź myślały, że nie powinny hamować z różnych powodów, a w znakomitej większości uznają swoje przewinienie. I to, myślę, jednak pozytywna bardzo informacja. Miejsce ósme. I tutaj poproszę panią kierownik o komentarz, o przybliżenie nam wymowy tego punktu. Zakończenie egzaminu przed wykonaniem wszystkich zadań w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Ten opis jest zdecydowanie bardziej obszerny niż pozostałe punkty. Tak, jest to takie zagadnienie, w którym można wiele błędów jakby zaszeregować. Są to wszelkiego rodzaju sytuacje, które nie są skatalogowane w rozporządzeniu, a które wychodzą w ruchu drogowym, kiedy dochodzi do jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Najczęściej są to sytuacje, kiedy osoba egzaminowana cofa w trakcie wykonywania manewru, bodajże zawracania, wyjeżdżania po parkowaniu. Są to sytuacje, kiedy omijamy pojazdy, kiedy zmieniamy pas ruchu, kiedy prawie dochodzi do kontaktu z innym uczestnikiem ruchu drogowego, wszędzie tam, gdzie interwencja egzaminatora jest niezbędna w celu uniknięcia takiego zagrożenia, tak? Są to wszystkie te pozostałe sytuacje, które nie są jakby skatalogowane w poszczególnych rozporządzeniu, w poszczególnych zagadnieniach. Czyli 3%, ale tam mieści się bardzo wiele przykładów po prostu. Tak? Jasne. Oddajmy proszę też głos internautom. Oni bardzo aktywnie, panie Piotrze, Piotr Tomaszewski, dyrektor WORD Słupsk, oni bardzo aktywnie komentują ten element związany ze stresem. Łukasz Szura napisał, duże znaczenie ma też podejście egzaminatora i to, jaką atmosferę wytwarza podczas egzaminu. Ciekawy jestem, czy jakiś WORD ujawniłby zdawalność u poszczególnych egzaminatorów. Czy mogę prosić o odniesienie się do tego? Czy... Absolutnie zgadzam się tutaj z opinią tego pana. Poza oczywiście przygotowaniem osoby, która przystępuje do egzaminu, absolutnie niebagatelną rolę odgrywa to, w jaki sposób egzaminowana osoba zostaje, że się tak nieładnie wyraża, obsłużona. Bardzo dużo zależy od atmosfery, jaka panuje na egzaminie, jaka panuje też przed egzaminem, kiedy nie trzeba w obecnej chwili w danym dniu długo oczekiwać na podejście do egzaminu. Poprawił się też ten komfort, jednak wejście na egzamin o godzinie wyznaczonej na zaświadczeniu też zauważyliśmy, że powoduje znacznie mniejsze emocje wśród osób egzaminowanych, które do nas podchodzą. I absolutnie zgadzam się z tym i bardzo duży nacisk kładziemy na to, ażeby atmosfera, która panuje na egzaminie, była przyjazna. Oczywiście, szanowni państwo, tak to bywa, że my nie zawsze lubimy być oceniani, albo nawet rzadko lubimy być oceniani i tą ocenę naszych umiejętności często odbieramy jako krytykę, a to zupełnie nie tędy droga. Dlatego podsumowując, absolutnie zgadzam się z takim zdaniem, że atmosfera na egzaminie, podejście egzaminatora, sposób chociażby wydawania poleceń ma naprawdę duże znaczenie na to, jaki będzie wynik egzaminu. Arkadiusz Białobrocki, instruktor autotest nauka jazdy Szczecin. Z drugiej strony tutaj Rafał Kaczowski napisał,
Stres ogromną rolę odgrywa i owszem, ale można go skutecznie zredukować poprzez właściwe wyćwiczenie manewrów czy zadań egzaminacyjnych, a więc po prostu zbudowanie podświadomej kompetencji, po prostu właściwych nawyków. Czy zgadzasz się z tym, że dużą rolę w takim finalnej redukcji poziomu stresu podczas egzaminu odgrywa także instruktor nauki jazdy? Tak, oczywiście. Jeżeli ktoś jest dobrze do tego egzaminu przygotowany i to dobrze w takim rozumieniu, jeżeli te manewry ma przećwiczone kilkadziesiąt, kilkaset razy, w zależności o czym tak naprawdę. Idąc na egzamin, czuję też wyraźną granicę między tym, że to nie jest już etap nauki, tylko idzie tam po to, żeby dać się ocenić, ale też czuję, jakby myślę, że idzie pewny siebie. Idzie dać się ocenić, mówi dobrze, to teraz sprawdźcie mnie, czy ja już się nadaję do uczestniczenia w tym ruchu drogowym. I mniej więcej tak wiem, że staram się moich kursantów na to przygotowywać, a przećwiczenie manewrów. Też prawda jest taka, że jeżeli nie da się na egzaminie moim zdaniem zrobić czegoś dużo lepiej, czy w ogóle lepiej, niż w sytuacji kursu. Jeżeli na kursie coś pominiemy albo coś nie do końca zostanie opracowane, no to myślę, że na egzaminie już tego nie było prawie. A tutaj być może pomiędzy egzaminami językowymi a egzaminami na prawo jazdy jest znacząca różnica. Skomentujcie to proszę. Ale ja muszę powiedzieć, że ja znam wielu moich absolwentów, którzy na egzaminie radzili sobie o wiele lepiej niż podczas zajęć. Nie wiem, czy macie takie przykłady ze swojej praktyki również, ale ja mam naprawdę wiele osób, które świetnie wypadały na egzaminie, choć nie przypuszczałem, że tak będzie. To też się być może zdarza. Miejsce siódme. Pytanie do pani Wiolety Mikuckiej. Ja muszę przyznać, już mówiłem to tydzień temu, to była moja zmora wtedy, kiedy ja kilkadziesiąt lat temu podchodziłem do egzaminu. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. 3%. Strasznie dużo. Strasznie dużo i też jesteśmy zaskoczeni, że w tak prostym zadaniu, które można wyćwiczyć właściwie w każdym miejscu, tak? Czy w ruchu drogowym, jeżeli szkoła jazdy nie posiada górki, w każdym miejscu, gdzie jest lekkie wzniesienie na jezdni, to można przećwiczyć. No powiem Państwu, że jesteśmy też niezmiernie rozczarowani, że przy tym zadaniu tyle osób uzyskuje ten wynik negatywny. Ale chciałabym przy tym zadaniu się też może zatrzymać, bo wielokrotnie się zdarza, że osoby, które właściwie wykonają to zadanie, jest to ostatnie zadanie przed wyjazdem w ruch drogowy, podjeżdżając do pierwszego skrzyżowania na mieście, nie potrafią skorzystać z hamulca awaryjnego. No, nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale traktują tylko automatycznie, mechanicznie to zadanie. Natomiast w ruchu drogowym w ogóle nie korzystają z tego. Ja pamiętam, mój instruktor zawsze kazał mi zaciągać hamulec ręczny za każdym razem, kiedy się zatrzymywaliśmy w ruchu drogowym przed każdymi światłami, tak. Przed każdym skrzyżowaniem i tak dalej, żebym ćwiczył to ruszanie oczywiście w nienaturalny sposób później, jak na ruch drogowy. Ale muszę powiedzieć, że to też nie podziałało i tylko dzięki temu, że w noc przed egzaminem spadł śnieg i nie było tego ćwiczenia na egzaminie, zaliczyłem egzamin za pierwszym razem. Pani Wioleta, potwierdzi pani plotkę, że w Wordzie w Szczecinie można używać Hill Assist, tego wspomagania ruszania pod górkę? Jeżeli jest pojazd w to wyposażony, my nie reagujemy i sztuczności nie wprowadzamy. Fantastycznie. Fantastycznie. Bo to jest rzeczywiście, prawda, takie naturalne podejście zgodne z duchem czasu i technologii. I 3% oczywiście. Błędów mniej. Dokładnie. Tak jest. Jasne. Przechodzimy do miejsca szóstego. Przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk. 3%. No tutaj chyba wszystko jest jasne, panie Piotrze, pan dyrektor WORD Słupsk. Dokładnie tak. Chyba niewiele tutaj trzeba tłumaczyć. Natomiast za chwileczkę dojdziemy do wyższych punktów przyczyn przerwania egzaminu. Tak. I okaże się, że przejechanie kołem przez linię jest oczywiście tą okolicznością, która powoduje przerwanie egzaminu w drugim zadaniu egzaminacyjnym, czyli w jeździe pasem ruchu, bo o tym tutaj mowa. Natomiast znacznie więcej osób nie zalicza tego zadania z powodu jeszcze innych, o których za chwileczkę pewnie w statystyce będzie mowa. Szanowni Państwo, ja bym chciał bardzo podkreślić pewną rzecz. Niezmiernie często spotykamy się z taką sytuacją, że kiedy osoba egzaminowana przejeżdża kołem przez linię, zostaje zatrzymywana przez egzaminatora, zostaje wystawiona ocena negatywna,
to egzaminator pyta się, dlaczego pani, pan nie zatrzymała się, tak? Przecież mogłaby pani to zadanie, czy pan to zadanie wykonać ponownie. Szanowni Państwo i drodzy zdający, bardzo często słyszymy, bo nie wolno się zatrzymać, tak? Osoby nie do końca rozumieją i znają zasady przeprowadzania egzaminu. Dochodzi do tego element stresu, element emocji. Tak jak tutaj pan Arkadiusz wspomniał, nie zawsze wszystkie manewry są dokładnie przećwiczone podczas szkolenia. I jeżeli do tego dołączymy nieznajomość zasad przeprowadzania egzaminu, stąd taki niedobry wynik, że się tak wyrażę. To jest niezwykle istotne. Myślę, że trzeba podkreślić, że szczególnie do wszystkich osób egzaminowanych, do naszych zdających, pamiętajcie Państwo, jeżeli widzisz, że najeżdżasz na linię, zatrzymaj się. To jest błąd, ale to nie jest błąd, który spowoduje, że nie zaliczysz egzaminu. Otrzymasz drugą próbę, będziesz mógł się poprawić, będziesz mógł pojechać jeszcze raz. Nie dopuszczaj do wyjechania kołem za linię, bo będzie to błąd, ale to będzie błąd, który skutkuje przerwaniem egzaminu. Rafale, czyli z jednej strony apelujmy, bo jestem przekonany, że znakomita większość instruktorów informuje o tym, w jaki sposób, jak najdokładniej przebiega egzamin, ale z drugiej strony też nasi kursanci powinni takiej informacji wymagać od instruktorów. Po to jest właśnie ten program i po to przygotowane są te statystyki, żeby zobaczyć, te 3% to jest strasznie dużo. Pan Piotr mówił już, nawiązywał do miejsca piątego, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. To są 4%. Przejdźmy od razu w związku z tym do miejsca czwartego. Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym. Tu już mamy większą wartość, mamy już 5%. No właśnie, pani Violetto, tutaj na pewno prosimy o komentarz. Proszę Państwa, no jest to dosyć złożone zagadnienie. Nie można powiedzieć jednoznacznie, że w tym się mieści wyłącznie nieustąpienie pierwszeństwa czy utrzymanie zbyt małej odległości przy omijaniu pojazdów czy przy cofaniu. Naprawdę ten katalog tych błędów jest tak obszerny w tym zakresie i mogą być tu różne przyczyny. No ja bym przede wszystkim uczulała te osoby egzaminowane do tego, żeby wykonując każde zadanie obserwowały drogę naokoło, nie zwracały uwagi wyłącznie na to, co dzieje się z przodu, tak? Ale mamy szyby w samochodzie, mamy lusterka, trzeba obserwować całość. I jeśli chodzi o ten błąd, to niestety no bardzo często też w trakcie egzaminu dochodzi do rzeczywistych zdarzeń, rzeczywiście dochodzi do kolizji. No my staramy się uniknąć, żeby te kolizje były z winy tutaj naszych pojazdów, ale niestety również przy parkowaniu taki błąd się zdarza i również wtedy no, ten błąd zachodzi i katalogujemy go w tym miejscu. Miejsce trzecie, dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w pozycjach 2 do 10 tabeli numer 2, załącznik numer 2 do rozporządzenia, to jest tak jak powiedziałem 6% osób. No i tu poproszę o wyjaśnienie, panie Piotrze, co kryje się za tym komunikatem? Dokładnie to jest to, o czym mówiłem, szanowni państwo. Mieliśmy przed chwilą 2% za przejechanie kołem przez linię. Mamy tutaj kolejne procenty, a jak dojdziemy jeszcze do najechania na pachołek lub tyczkę, troszeczkę uprzedzam fakty, to szanowni państwo, okaże się, że z tych nieźle brzmiących 2 czy 3% zbiera nam się około 10% wyników negatywnych, podkreślam, wszystkich wyników negatywnych podczas całego trwania egzaminu raptem w ramach drugiego zadania egzaminacyjnego, nie mówiąc enigmatycznie, to jest dwukrotne nieprawidłowe wykonanie jazdy pasem ruchu do przodu i tyłu, tak? Więc lub jest to utrata płynności, lub też jest to najechanie na linię, czy też niewłaściwe zatrzymanie się w polu zatrzymania, unieruchomienie silnika. Tutaj katalog, kryteria oceny tego zadania są dosyć precyzyjnie wymienione. Więc jakby to kolejny, szanowni państwo, punkt w
w tym samym zadaniu egzaminacyjnym. Mamy fantastyczne komentarze. Rafale, proszę. Czy jazda po, to jest najdroższy zakręt chyba na świecie. Bardzo mi się podobało, powiedziałeś mi to dzisiaj przed programem. I mamy bardzo cenne komentarze, no, które de facto są pytaniami do kolejnych odcinków Porozmawiajmy o branży. Ale jeszcze raz spuentujemy, Szymon, naprawdę to jest podstawą, to jest to jazda tym pasem. No. Nie ma, jak zsumujemy wszystkie miejsca, w których może to niewyuczenie tego manewru, to jest chyba na pierwszym miejscu w ogóle, jakby tak wyselekcjonować wszystkie miejsca, w których to występuje. I bardzo mi się podobało też to, co powiedziała pani, bardzo do mnie przemawia to, co powiedziała pani kierownik o tym, że no, miejmy oczy naokoło głowy, de facto jako pilot znasz to pojęcie situational awareness, świadomości sytuacyjnej, jak najwięcej ogarniajmy i uczmy tego na pewno naszych kursantów. Zobaczcie proszę, Grzegorz Polakowski, ilu instruktorów pokazuje, co to jest blokada kierownicy i jak ją odblokować? 90%, pan Grzegorz Polakowski, instruktorów w Polsce nawet o tym nie wspomina. Dlaczego? No bo kluczyki są ciągle włożone w stacyjkę. Katarzyna Rakowska, jak nie ma na kogo lub na co zgonić, zawsze można na stres, prawda? To pewnie gdzieś tam w miarę łatwo. Zacznijmy, Sławek Klamka, dokładnie respektować przepisy i solidnie przeprowadzać egzamin wewnętrzny, a wyniki się poprawią. Tam to jest też nawiązanie do komentarza, który był wcześniej. Kto część tych osób po prostu dopuścił do egzaminu. Skomentowaliśmy de facto, chyba możemy tak uznać, miejsce pierwsze, to było najechanie lub potrącenie pachołka lub tyczki, 10% w tych rozmaitych konfiguracjach. Mamy teraz miejsce drugie, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu, 7%. Pani kierownik, to jest tak, że na pewno na skrzyżowaniach ćwiczymy mnóstwo. Z czego wynika aż taka duża liczba? Czy to są po prostu tak trudne skrzyżowania i tak trudny moment, w którym się znajduje nasz kandydat na kierowcę? Na pewno to jest dla tego kandydata trudny moment. Na każdym skrzyżowaniu jest sytuacja dynamiczna, zmienna. Nie wszystkie zachowania jesteśmy w stanie wyćwiczyć, tak, w trakcie szkolenia. Osoby, które siedzą za kierownicą, przede wszystkim muszą opanować pojazd do perfekcji, jeśli chodzi o zmianę biegów, o dynamikę wjazdu na skrzyżowanie, na obserwacje, to o czym wcześniej mówiłam. Koncentrują się bardzo często osoby, które sobie nie radzą technicznie z pojazdem, na tym, co zrobić, żeby zmienić bieg, żeby nogę zabrać ze sprzęgła, żeby nacisnąć gaz. Ja wiem, że to się wydaje bardzo prozaiczne, ale jest to bardzo często powodem tego, że traci się koncentrację na sytuacji, jaka jest na skrzyżowaniu. Oni poświęcają więcej uwagi temu, co zrobić z tym autem, żeby on mi nie zgasł ruszając, tak? Bardzo często osoby egzaminowane, no najczęściej popełniają błędy na skrzyżowaniach, gdzie ruch jest, gdzie pierwszeństwo jest określone znakami drogowymi, tak? Przy skręcie w lewo. Jest to najczęściej popełniany błąd, i który powoduje niestety udział tutaj egzaminatora, czyli hamowanie i przerwanie tego egzaminu. Nawiązując do tego pytania, Piotr Rudzki, powiedz proszę, czy na skrzyżowaniach, bo rozmawiamy o wyrabianiu dobrych nawyków, czy to jest dobry trop, żeby wyrabiać dobre nawyki na skrzyżowaniach, czy każde skrzyżowanie traktować indywidualnie, jak pogodzić te dwa pomysły, dwie kwestie? Znaczy no, oczywiście powinniśmy uczyć jakby dobrych zachowań, dobrych nawyków, żeby każdy przyszły kierowca poradził sobie na każdym typie skrzyżowania. Natomiast jakby no, myślę, że takim dużym, sporym problemem jest to, że z reguły statystycznie prawdopodobnie, a może nawet nie tylko statystycznie, jakby no, szkolenia odbywają się na tak zwanych w cudzysłowie trasach egzaminacyjnych, czyli jak przejechać konkretne skrzyżowanie, gdzie się ustawić i tak dalej. To już o tym kiedyś tam żeśmy dyskutowali. Natomiast uczenie od podstaw tych dobrych nawyków, zachowania, jak to powinno wyglądać, bezpiecznej jazdy, takiej przewidywalnej obserwacji tej drogi, no to jest podstawa, to my o tym wszyscy chyba wiemy. No i teraz jest sztuką to, żeby to przekazać przyszłemu kierowcy. Łukasz Szura napisał, najczęściej słyszę: myślałem, że zdążę po oblanym egzaminie oraz podczas kolizji. To oby takich sytuacji oczywiście jak najmniej. Wyświetlmy jeszcze, omówiliśmy go wcześniej, ten punkt numer
Jeden, miejsce pierwsze, najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki, to jest 10%. Są z nami cały czas i pozostaną pani Wioletta Mikucka, kierownik Wydziału Egzaminowania WORD Szczecin, Piotr Tomaszewski, dyrektor WORD Słupsk, także Piotr Rudzki oraz Arkadiusz Białobrocki. A my przechodzimy do drugiego tematu. Zakończyliśmy wielkie przedsięwzięcie. Popatrzcie proszę. To mieliśmy 11 godzin wykładów, 8 wykładowców z całej Polski i 412 uczestników, instruktorów. I 3 cykle po 11 wykładów. I 3 cykle, tak jest, bo to jest 11 razy 3. Razy 3. To naprawdę było niezwykłe przedsięwzięcie. Wiele osób z całej Polski współpracowało przy jego stworzeniu. Wykładowcy dojeżdżali z całego kraju. Chyba najdalej miał Tomek, Tomasz Czopik. Z Krakowa. 600 kilometrów? 700 chyba. Może 700. Najważniejsze jest to, że dzięki temu przedsięwzięciu ponad 400 instruktorów ma już ze sobą wypełniony obowiązek wzięcia udziału w warsztatach. Bardzo serdecznie dziękujemy wam za niezwykle aktywny i bardzo edukacyjny także w naszą stronę udział w tych zajęciach. Mamy dla was za chwilę bardzo ważne informacje dotyczące zarabiania pieniędzy z nami. Mamy promocję, prawda? Również. Tak, mamy promocję. Słuchajcie, podczas trwania tego programu rozdamy 5 pakietów za 10% wartości. Pakietów związanych z wykładami live. Także zapraszamy. Napiszcie, kto jest zainteresowany, bisprawko w komentarzu i macie wtedy, odezwie się nasz handlowiec i... Co? Piotr Zadrożny. Za 30 zł mamy coś warte 300 zł, tak? Nie można nie skorzystać. Mhm. Przypomnijmy to hasło do wpisania. Bisprawko.pl. Bisprawko.pl. Piotr Zadrożny, przez ostatnie 3 weekendy cały czas uczestniczyłem w waszych super warsztatach. Mimo że miałem je już odbyte w Toruniu, za każdym razem mogłem dowiedzieć się czegoś ciekawego. Wielkie dzięki Piotrze, to my bardzo serdecznie dziękujemy, że byłeś z nami. Mimo że to były te same wykłady przez 3 tygodnie, myśmy je co tydzień modyfikowali i dodawali nowe rzeczy. Dlatego chciałem się nie zgodzić z tym, że one były te same. Bo oczywiście każdy wykład był inny. A proszę, Adam inny. Już widzę bisprawko, bierze Adam pakiety, Schuster, zgarnia pakiety. Tak. A ja wam powiem jeszcze, jak na tych pakietach właśnie zarobić. Prosta kalkulacja. Mogę prosić o filmik, w którym wytłumaczymy, jak zarobić na wykładach live. Wyobraźmy sobie, że zamiast prowadzić samodzielnie wykładów, każda nasza godzina pracy wykładowcy kosztuje 30 zł. 30 godzin pracy to jest 900 zł kosztów. Koszt wykładów live 45 zł na osobę, dla 5 kursantów 225. Czyli albo 900 zł wydajemy, albo 225. Jest duża różnica? Gigantyczna. Przy 5 kursantach oszczędzasz 675 zł. W tym czasie zarabiasz. Bo jeździsz. Zarabiasz, bo jeździsz. Na każdej godzinie 30 netto zarobi szkoła? Zarobi 900. Czyli na 5 kursantach masz 1575. A więc aktywizujemy tak naprawdę. Aktywizujemy. A dzisiaj jeszcze są za 10% te pakiety. Jeszcze są Marcin Kosior, Bisprawko, Mirosław Konkol, Agnieszka Michalak, Błyskawicz. No ale Więczysław pisze, a ja dzisiaj kupiłem tyle pakietów. Trzeba było poczekać do wieczora. Zachęcamy do oglądania. Zawsze coś będziemy mieli. Także. Tak, zawsze coś mamy. Pan Wieńczysław teraz zawsze będzie czekał z zakupem do czwartku do rana. Przechodzimy do... No właśnie, zdiagnozowaliśmy problem i diagnozujemy go nadal. Będziemy progresywnie informować was o tym, w jaki sposób wyglądają te przyczyny najczęstsze niezdawania egzaminów w poszczególnych WORD-ach, bo tak jak powiedzieliśmy, to mogą być bardzo ciekawe subtelności, zapewne jeżeli chodzi o różnice, ale skoro już diagnozujemy, to też zróbmy ten krok do przodu, ucieknijmy do przodu po prostu
i zastanówmy się, w jaki sposób no, zmniejszać te wartości w poszczególnych ćwiczeniach egzaminacyjnych, a do tego na pewno potrzebna jest informacja zwrotna. No bo to podstawa dokładnie, każdej edukacji. Szymon. Ja dopiero dzisiaj zdałem sobie sprawę, właściwie teraz oglądając tą naszą komunikację z przedstawicielami WORD-ów, ośrodków szkolenia i z internautami, tak? Wydaje mi się, że fajne opracowywanie stałe, na bieżąco tych przyczyn może być świetną informacją zwrotną dla szkolących się i dla instruktorów. Tylko czy wymaga to szybkiej wymiany tej informacji? Na pewno reaktywności, prawda? Transparentności, tak. I łatwości dostępu do niej. I też przekazywania tej informacji zwrotnej na bardzo wielu płaszczyznach. To znaczy, oczywiście, wiem, że to wszyscy robimy, jako nauczyciele do naszych uczniów, czyli od instruktorów do kursantów, od WORD-ów do ośrodków szkolenia kierowców i tak dalej. Im więcej tych kanałów informacji zwrotnej będzie, tym fajniej, ale tak jak powiedziałeś, według jednego standardu. Powinniśmy chyba to wystandaryzować i ustalić ten przekaz na jakiejś takiej płaszczyźnie zrozumiałej dla wszystkich, bo my tu rozmawiamy w gronie profesjonalistów, zdajemy sobie sprawę, że ogląda nas 6 kursantów. Wydaje mi się, że bez instruktora kursant tych statystyk sobie nie do końca je zinterpretuje. Musimy tutaj więcej popracować. No właśnie, bo skoro wiemy, że te błędy się powtarzają, to panie Piotrze, nadal jest z nami Piotr Tomaszewski, dyrektor WORD Słupsk. Na ile środowiska WORD i OSK rozmawiają, dyskutują o wyeliminowaniu błędów tych najczęstszych, o metodyce szkolenia, na ile ta informacja zwrotna działa, dociera? I jak często jest przygotowywana? Ja chciałbym powiedzieć, że bardzo mocno zależy mi na tym, żeby podkreślić, że zarówno ośrodki szkolenia kierowców, jak i WORD-y działają w jednym celu. W celu zakończenia procesu uzyskiwania uprawnień. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy my jako dwa środowiska działali w dobrym tego słowa znaczeniu wspólnie dla dobra osób egzaminowanych. To ostatnie ogniwo procesu szkolenia, czyli ten kursant, który przychodzi do nas na egzamin, jest tym dobrem. Ze swojej strony staram się, oczywiście pandemia nam to trochę pokrzyżowała, ale ja staram się, szanowni państwo, cykliczne spotkania ze szkołami jazdy organizować. Staram się za pomocą mediów społecznościowych, Facebooka, naszej strony internetowej, szanowni państwo, portalu YouTube, emitować takie treści, które właśnie do tego będą zmierzały. Ja też chciałbym powiedzieć trochę, może nie pochwalić się, ale powiedzieć, szanowni państwo, że ja bardzo cieszę się, że mogę być w tym gronie dzisiaj z państwem. Ja też, szanowni państwo, jestem instruktorem, tak o sobie zawsze mówię. Moi rodzice byli instruktorami, ja byłem instruktorem, jestem instruktorem, byłem egzaminatorem, a teraz robię to, co robię. I bardzo chciałbym, żebyśmy skupili się jako dwa środowiska, jako szkoły jazdy i jako WORD-y, na takiej dobrej współpracy, dobrym przepływie informacji, żeby informować jak najszerzej o chociażby kryteriach oceny egzaminu, bo tego nigdy za wiele, o zasadach przeprowadzania egzaminu, o tym, żeby te osoby, które nas odwiedzają, się nie bały, szanowni państwo, tak mocno tego budynku. WORD-y to nie tylko egzaminy na prawo jazdy. My też udostępniamy plac, żeby właśnie te fatalne statystyki poprawić. Szanowni państwo, jedno co mogę powiedzieć, osoby, które korzystają z takiej możliwości pojeżdżenia, poćwiczenia z instruktorem przed egzaminem na naszym placu egzaminacyjnym, osiągają znacznie lepsze wyniki, ponieważ to nie jest kwestia tylko przygotowania, ale właśnie kwestia redukcji stresu, obycia się z infrastrukturą, z otoczeniem. Często ludzie mówili, a na moim placu manewrowym było z górki, a na egzaminie było pod górkę, a tutaj była inaczej ustawiona tyczka, a tam był inny kolor linii, czy w innym miejscu stało drzewo, mówiąc paradoksalnie. Dlatego, fantastycznie tak? wzmacnia pan taki przekaz London School of Economy, w której zawsze od kilkudziesięciu lat ostatnie zajęcia dla studentów przed egzaminem odbywają się w sali, w której odbędzie się egzamin.
po to, żeby ci ludzie poznali, ci młodzi ludzie poznali po prostu kontekst miejsca. I to na pewno ma ogromne znaczenie z punktu widzenia redukcji stresu, o czym pan powiedział. Piotrze i Jarku, jakie informacje, dodając jeszcze coś do tego, o czym pan dyrektor mówił, jakiej informacji zwrotnej oczekujecie od WORD-ów na temat egzaminów kursantów, ja kandydatów? Bo to nie chodzi o samą informację, tylko chodzi o formę też. O formę, tak? Przekazywania tej informacji. Bo informacja może być różnie przekazana. Piotrze. Słuchajcie, generalnie w Warszawie, no niestety z ubolewaniem muszę powiedzieć, że od wielu lat, mimo że kiedyś to się odbywało w miarę cyklicznie i w miarę regularnie, nie mamy spotkań z egzaminatorami. Dyrektor po prostu wprowadził takie zasady, a nie inne. Wszyscy nad tym ubolewamy, bo jakby no, tak jak tutaj przedmówca powiedział, że no, powinniśmy się, że tak powiem, wymieniać tutaj. Zwrotne informacje od egzaminatorów, które kiedyś były cennymi uwagami, na czym najczęściej, jak tutaj to zrobić. Natomiast my w swoim jakby zakresie robimy takie rzeczy, jak na przykład właśnie wizyty na placu WORD-u. Ja to teraz będę wprowadzał pewnie na stałe do usługi, do cennika. A propos stresu, który też się tu przewijał, mnie dosyć mocno tutaj w drodze uciekał i na pewno w większości nie słyszałem, ale jesteśmy po jednym spotkaniu i teraz było dzisiaj spotkanie z psychologiem. Będziemy, mam nadzieję, cyklicznie wprowadzać u nas szkolenia z psychologiem, takie przygotowanie do egzaminu, a raczej unikanie czy zminimalizowanie może bardziej stresu przed egzaminem. Więc no próbujemy w własnym zakresie robić coś, co by miało też ułatwiać, poza oczywiście szkoleniem na tyle optymalnym i dobrym, na ile to możemy i potrafimy zrobić, żeby ten kursant wyszedł od nas jakby na tyle przygotowany, żeby w ruchu drogowym sobie dał po prostu radę. Przygotowany i z tego, co mówisz, również wzmocniony, prawda? Wzmocniony o to zbudowanie. Tak, tutaj padło, że jakby ten stres i oczywiście pierwszy kontakt to jest z placem manewrowym, ogólnie pojętym, tak, egzaminacyjnym. I tutaj prawdopodobnie te statystyki też się stąd biorą, tak, bo ten stres, tu też ktoś powiedział, on jakby się zmniejsza w trakcie jakby już egzaminu, więc chodzi o ten pierwsze przygotowanie, zapoznanie się z czym to się je. My tutaj próbujemy też, żeby właśnie pokazać ten plac WORD-u, że to no, wszystko tak samo stoi, to wszystko tak samo jest tam. Ale stanowisk jest kilkanaście. Wszystkie tyczki. Tak, dokładnie. Dlatego no, będziemy wprowadzać cyklicznie, jakby czy na stałe w ofertę. I będę się starał, żeby, no, jeżeli to będzie możliwe, każdy kursant pojechał na ten plac obowiązkowo. Zaciął, ale obowiązkowo. Pani Wioletto, Wioleta Mikucka, WORD Szczecin, poproszę o komentarz. Żeby chociaż te pół godziny czy pracy będę tym wolny. Więcisław Łobęcki napisał, z moich obliczeń wynika, że egzamin na pojeździe OSK podnosi zdawalność o minimum 30%. Wynika to głównie z większego komfortu psychicznego osób zdających. Czy tak rzeczywiście jest? Ja nie pytam oczywiście o dokładne dane, ale o pani ogólną obserwację. No muszę powiedzieć, że na pewno daje to większy komfort psychiczny osobie egzaminowanej, która wsiada do pojazdu, na którym się szkoliła, na którym wyjeździła te minimum 30 godzin przy kategorii B. Na pewno łatwiejsza jest obsługa wszystkich mechanizmów w tym pojeździe, no i czują się swobodni. Wielokrotnie również udział instruktora w egzaminie państwowym też dodaje tej przysłowiowej otuchy, tak? I na pewno pomaga niektórym przy opanowaniu tego pierwszego stresu na tym egzaminie. Dziękuję bardzo. My na pewno jako e-kierowca chcielibyśmy działać na rzecz uniformizacji i przepływu informacji. No cieszymy się, że spływają. Cieszymy się, że jest współpraca z ośrodkami egzaminowania. Naprawdę chcielibyśmy być taką platformą wymiany i przekazywania tych wszystkich rzeczy, które się dowiemy, jak usprawnić, jak poprawić zdawalność. Na pewno Szkoła Jazdy TV będzie taką platformą. Na pewno taką platformą będzie portal Szkoła Jazdy również.
prawda? Zarówno dla egzaminatorów, ośrodków szkolenia kierowców oraz dla kursantów. Tam taka informacja będzie się... Stańmy się ekspertami w przekazywaniu takich informacji, zbieraniu, opracowania. Pan Piotr, to z reżyserki usłyszeliśmy. Piotr Tomaszewski, dyrektor WORD Słupsk. Tak. Wydawało nam się, że zabrał pan głos. Czy nam się tylko wydawało? Nie, wszystko odbywa się. Wszystko odbywa się na żywo, ale bardzo serdecznie dziękujemy za udział, za wszystkie uwagi. No i mam nadzieję, że niejednokrotnie będziemy gościć państwa w programie i liczymy też na taką pełną współpracę. Rozpoczynamy to. Chcemy też, Rafale, przyjrzeć się temu, w jaki sposób ta informacja zwrotna trafia do kursantów oraz do ewentualnie, no nie wszędzie są, ośrodków szkolenia kierowców w innych krajach. To jest chyba kluczowe, bo wydaje mi się, że widzę, że sądząc po tym, jak zareagowały ośrodki egzaminowania i udostępniły z miłą chęcią te informacje, wydaje mi się, że gdzieś tutaj jest do wykonania robota w sensie zunifikowania przekazu, czyli może wystandaryzowania tych statystyk, pokazania ich w taki sposób, który będzie bardziej czytelny, prostszy. Tak? Jeżeli czegoś się nauczymy w ten sam sposób interpretować, to wydaje mi się, że bardziej nam będzie też łatwiej przekazywać kursantom. Tu chyba musimy troszkę popracować. Będziemy się rozwijali, będziemy opracowywali to pewnie z tygodnia na tydzień w nowej, lepszej, fajniejszej, ciekawszej formie, ale wydaje mi się, że trzeba byłoby też zrobić dobry research i przygotować się na następny program w przyszłym tygodniu, zobaczyć jak to robią Anglicy, inni. Zupełnie inaczej. Tak. Zobaczmy, jak to jest. Zupełnie inny charakter szkolenia kierowców. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie. Byli z nami dzisiaj pani Wioleta Mikucka, WORD Szczecin, Piotr Tomaszewski, WORD Słupsk. Przez cały program Arkadiusz Białobrocki, Autotest Nauka Jazdy Szczecin oraz Piotr Rudzki, OSK Elmol Warszawa. Piotrze, jedź bezpiecznie. Dziękujemy serdecznie za udział w programie. Poruszyliśmy mnóstwo bardzo ważnych kwestii. Rozmawialiśmy o najczęściej popełnianych błędach na egzaminach OSK, o tym potężnym narzędziu, jakim jest dobrze zrozumiana i dobrze stworzona informacja zwrotna w wielu wymiarach dla WORD-ów, dla OSK, dla przede wszystkim kandydatów na kierowców. No i rozpoczęliśmy, Rafale, dzięki temu po prostu kolejny cykl i kolejne nasze e-kierowcy zobowiązanie. Tak. Prawda? Szkoła Jazdy TV i portal szkołajazdy.pl są do waszej dyspozycji, całego środowiska. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Rozdaliśmy mikołajkowe pakiety. Adam pisze, właśnie, a gdzie jest Witek? Witku, dzisiaj w trakcie programu nie rozmawialiśmy. No właśnie, gdzie jest Witek? Chasing Witek. Witek dzisiaj ma wolne. Dzisiaj Witek miał od nas wolne. Wow, mnóstwo komentarzy dotyczących nieobecności Witka. Cieszymy się bardzo, że zauważyliście nieobecność Witka, bo to oznacza, jak cennym jest dla nas i dla was komentatorem. 50. odcinek Porozmawiajmy o branży. Dziękuję bardzo serdecznie. Szymon Janicki. Do zobaczenia za tydzień. Środa, 20:30.